Karczmie Czarci Młyn odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Solidarnej Polski w Grudziądzu. Spotkanie miało charakter otwarty. Na spotkaniu był obecny regionalny lider Solidarnej Polski, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Przemysław Przybylski, a także sekretarz radny Mariusz Kałużny. W Grudziądzu organizacją struktury zajmuje się Piotr Adamczyk, który w poprzednich wyborach startował z listowej prawnicy do Sejmu jako bezpartyjny. Obecnie jest pełnomocnikiem Solidarnej Polski na region grudziądzki. W godzinie 13 w Toruniu odbyła się konferencja prasowa europosła Jacka Kurskiego, gdzie przedstawił liderów Solidarnej Polski na okręg toruńsko-grudziądzko-wrocławski. Przypadło mi w udziale, że jestem pełnomocnikiem tego okręgu. Ja natomiast przedstawiłem swoich najbliższych współpracowników, pana radnego Mariusza Kałużnego, który jest sekretarzem, pana Jana Stockiego, który jest pełnomocnikiem z Wrocławka, oraz pana Piotra Adamczyka, który jest pełnomocnikiem w Grudziądzu. Polska Solidarna ma na celu, ażeby być drugim płucem prawicy, ażeby tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn nie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, zachęcić do aktywności politycznej i pokazać, że siła jest w jedności. I nie będziemy uprawiać polityzmu politycznego, nie będziemy wyciągać z formacji Prawa i Sprawiedliwości, tylko chcemy poszerzyć, ażeby przez formację Solidarnej Polski można czynić dobro w wymiarze prorodzinnym, w wymiarze gospodarczym, w wymiarze ekonomicznym. Jak sytuacja w Kujawsko-Pomorskim? Struktury są już tworzone, gdzieś powstały już koła? W Toruniu koło bardzo dynamiczne, liczy około 50 osób. Wczoraj było długie spotkanie, podejmowaliśmy pierwsze decyzje. Przygotowywaliśmy się do kongresu założycielskiego partii, który będzie miał miejsce 24 marca w Otrębusach pod Warszawą. Podjęliśmy działania, już działa strona internetowa Polski Solidarnej i Toruń. Również kwestie organizacyjne co do lokalu, siedziby oraz przygotowujemy się do kongresu, który będzie w Toruniu, konwencji w zasadzie na przełomie czerwca, na przełomie kwietnia i maja. Jest pan radnym sejmiku wojewódzkiego, w tej chwili jedynym z Solidarnej Polski. Tak, do niedawna należałem do klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Od następnego sesji sejmiku będę radnym niezależnym. Tak jak pan mówił, dokładnie. Startowałem w wyborach parlamentarnych z list Nowej Prawicy, nigdy do tej partii nie należałem. Natomiast do tej pory uważam, że partia ma miała dobry program, ale no jest jedna ważna rzecz. Program jeszcze muszą być ludzie, którzy będą go realizować, wcielać w życie, tak? W Warszawie. No, takich ludzi nie było. Dostrzegłem to dopiero tak naprawdę już od wewnątrz. No, dlaczego Solidarna Polska? Solidarna Polska w moim odczuciu jest jakby alternatywą dla młodych ludzi, takich jak ja i nie tylko. Solidarna Polska, mam nadzieję, że zapewni to ich ramy programu, bo tak naprawdę partii jeszcze nie ma, ramy programu partii sugerują właśnie to, co dla mnie ważne, czyli tak naprawdę dla mnie nie jest ważne tylko tu i teraz, ale chciałbym również zapewnić jakąś godną przyszłość moim dzieciom. Teraz niedawno w niedzielę urodziło mi się drugie dziecko, urodziła mi się córeczka Julia, także chciałbym, żeby one miały zapewnioną przyszłość, a w tym momencie raczej ciężko o to. Po to właśnie to dzisiejsze spotkanie w Grudziądzu Solidarnej Polski, powiedzmy założycielskie Klubu Solidarnej Polski w Grudziądzu. Dlaczego? Chcemy przybliżyć troszeczkę proces powstawania partii, chcemy przybliżyć troszeczkę również program, na czym będzie opierał się program Solidarnej Polski. Wszystkich tutaj bardzo serdecznie witamy. No, mam nadzieję, już 24 większość społeczeństwa będzie po konwencie założycielskim partii będzie wiedzieć znacznie, znacznie więcej. Co dla Grudziądza? To znaczy, co dla Grudziądza? Tak. Przede wszystkim chcielibyśmy najpierw poznać, przedstawić, tak, ramy programowe, co będziemy oferować, że tak powiem, dla Polski, bo tak naprawdę nie można wszystkiego zaczynać też tak jakby od dołu, trzeba zacząć od góry, bo co z tego, że prężnie będzie działał samorząd, będzie racjonalnie wydawał pieniądze publiczne, jeśli z samej góry, jeśli w prawie mamy nie najlepsze zapisy, krótko mówiąc, tak, trzeba zacząć reformę od samej góry. Przedstawimy program i myślę, że pod koniec marca na pewno. Proszę nas oglądać.
Jeden z polityków PiSu nazwał Grudziądz czarną dziurą na mapie PiS. Nie boi się pan, że może być tu małe zainteresowanie? Co prawda istnieje jeden czy dwa nawet kluby PiSu. Niemniej w porównaniu z innymi miastami okręgu, regionu, województwa, no rzeczywiście jest tutaj pewna posucha. Zdecydowanie, może dlatego, że PiS, sama partia PiS, mimo że część osób zgadza się z ich poglądami, to po prostu są rzeczy, dla których na daną partię w ogóle nie zagłosują. Jeśli chodzi o sam Grudziądz, ja osobiście sam jeszcze przed startem w wyborach parlamentarnych chciałem pomóc, bo ja się czuję związany od zawsze z prawą stroną, chciałem pomóc w wyborach parlamentarnych w kampanii wyborczej PiSu, natomiast no, bardzo ciężko było się umówić z panią Marzenną Drab i się niestety nie udało na spotkanie, także widać, jakie jest podejście. Mój kolega, który zapisał się do PiSu bodajże w maju zeszłego roku, do dnia wyborów nie dostał ani jednego listu, ani jednego powiadomienia oraz ani jednej informacji o ewentualnych płaceniach składek czy spotkaniu chociażby, tak? Dlatego myślę, że Solidarna Polska jest to alternatywa troszeczkę dla PiSu i my chcemy właśnie zagospodarować te osoby, które tak naprawdę nie zagłosują na PiS z różnych powodów, ale nie tylko takie, bo tak jak Państwo widzą wszyscy, no, ludzie odwracają się powoli od Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? No bo wszyscy widzą, jak jest. No, społeczeństwo można okłamywać, ale tylko do pewnego czasu. Współpraca z Ruchem Palikota, Stronnictwem Demokratycznym, jakieś inne podmioty w Grudziądzu, które w tej chwili no, uaktywniły się dosyć tak silnie. Przede wszystkim jesteśmy... Jak Państwo się zapatrują na taką współpracę, bo różnie jest to postrzegane w zależności od miasta. Przede wszystkim, tak jak powiedział tutaj na konferencji prasowej dzisiaj w Toruniu pan radny Przemysław Przybylski, rzeczy martwe typu właśnie tramwaj, typu chodnik, typu drogi są apolityczne, tak? Jeśli możemy się różnić jakoś światopoglądem, tak? Możemy się różnić kwestiami w niektórych kwestiach, natomiast chyba wszystkim nam, którzy chcą działać politycznie, zależy na tym, aby zyskiwał człowiek, że zyskiwał mieszkaniec Grudziądza czy mieszkaniec Polski. Tak? Także nie wykluczamy żadnych porozumień, jeśli będzie miało to na celu dobro wspólne. Dziękuję.